Witam serdecznie, moim gościem Kasper Zając z drużyny Magbud. Witam, cześć. Chyba dzisiaj przeszło tornado, trzęsienie ziemi, tsunami przez ostatni mecz tutaj. Prestiż i Magbud tej 9. kolejki. Tego się można było spodziewać, ale czy spodziewałeś się, że będzie tak nerwowo? Spodziewałem się, że będzie nerwowo, ale nie, że aż tak. Skąd te nerwy z jednej i z drugiej strony? No wiadomo, mecz o pierwsze miejsce w pierwszej lidze. Każdy chciał wygrać, no i nerwy towarzyszyły temu. Dokładnie, zgadzam się z tobą, do tego tutaj kibice, gdzieś tam jakieś prowokacje, ale cóż, zakończyliśmy go przegraną Magbudu. Jak byś ocenił tą porażkę z Prestiżem? No niestety zdarza się, nie? Była wyrównana walka, ciężki mecz, no i niestety ulegliśmy przeciwnikowi. Dzisiaj okazał się lepszy. Jak zagrali dzisiaj rywale? Dobrze, no. Szczęście też im sprzyjało troszkę. Dostaliśmy czerwoną kartkę, podcięła nam lekko skrzydła, no i wykorzystali to. No schodząc do szatni słyszałem ostre słowa do zawodnika, który dostał czerwoną kartkę. No, być może to nie było potrzebne. No, na pewno nie pomogło to nam. Patrząc na tabelę, jeżeli mi pamięć nie myli, a chyba też euforia Prestiżu tak potwierdza, przeskoczył was, dokładnie, ale wiecie o tym, że nie wszystko stracone i tak naprawdę, jeżeli obydwie drużyny nie będą gubić punktów w rundzie rewanżowej, to ten spektakl powtórzymy w rundzie mistrzowskiej. Tak, mamy szansę odrobić i postaramy się to zrobić. Do waszego grona pretendentów o mistrzostwo dołączyli dzisiaj zawodnicy Green Power NS, którzy w kapitalny sposób odrobili w końcówce straty. Też trzeba pamiętać, że Greensi nie będą tutaj drużyną, która będzie się poddawała. No tak, wiadomo, też nie ma co ich lekceważyć, dobrze chłopaki grają i życzę im jak najlepiej. I ostatnie pytanie, skąd bierzecie siły, ale chyba to młodość, bo za kilka dni wystartujecie w Pabu Open Futsal. Także trzeba powiedzieć, że na każdym froncie spisujecie się dobrze, czyli chyba gaz jest. Gaz jest jeszcze młodość, trzyma nas, więc będziemy dawać sobie wszystko. Dziękuję za super widowisko. Dzięki.